Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Michał, aka Pomidor. Witam was już w ostatniej sesji z Disney Aladdin in Nasira's Revenge. We're almost there, pal, but watch out, Nasira's a slippery little witch. Ooh, she makes me molt. Okej, dobra, fajnie, fajnie, kurde, papugo, jedna zasrana. Co tu mamy na dole? Na dole nie mamy nic. Stąd żeśmy przyszli. Ostatnio właśnie zaczęliśmy już robić poziomy właśnie w tej otóż postaci, czyli poziomy Nasiry, albo leży Naziry. No i co? I trzeba będzie kończyć gierkę powoli, bo tu już nam naprawdę niedużo zostało. Dwa poziomy do końca. Zero życia mamy. I żadnej kontynuacji. O Jezu, co tu mamy za kurwa stwora jakiegoś zasranego. Dobra, padł. Dosyć szybko padł, muszę przyznać. Muzyka, która nam towarzyszy, jest jak najbardziej w porządku. Zresztą sami sobie posłuchajcie, a ja tutaj na spokojnie będę leciał do przodu i będę myślał, co chcę tutaj pogadać z wami o czym. Ta jest. Dobra. Teraz trzeba będzie tutaj niestety pomyśleć, ponieważ tam u góry mamy monetkę oraz klucz. Z tego co widziałem, poziom nie będzie za długi, dlatego że tutaj musimy tylko 6 monetek aż 6 monetek zebrać. Tak więc, no, będzie ciekawie. Graficznie on się naprawdę mega fajnie prezentuje, ale pytanie, czy Al będzie chciał ze mną współpracować, to jest zupełnie już inna para kaloszy. O! Elegancko. Dobra, mamy monetkę. No, 6 monetek musimy tylko tutaj zebrać, tak więc to już jest easy. Easy peasy. O, i elegancko synchronizowane. Teraz będziemy musieli czekać, żeby tam się dostać, ponieważ tam jest dalsza część poziomu. Więc czekamy. Elegancko. Za pierwszym razem się udało. Dobra. Tutaj znowu walczymy z tym kurde zasranym wężem, który nas kąsi. I ta buteleczka, ona nam przywraca normalne czucie i tak dalej. Ponieważ jak zauważyliście, kiedy wąż nas ugryzie, no to mamy taki, może nie delirkę ani nic, bo to trochę dziwnie brzmi, ale mamy kurde taki efekt ukąszenia, przez co Al ma halucynacje, brzydko mówiąc. Dobra, tutaj mamy jedną monetkę i checkpoint. Checkpoint! Dobra. Tutaj kluczyk wstawiamy oczywiście i się nam ściana przesuwa. Ale zanim ona się przesunie, żebyśmy mogli przejść dalej, to zobaczmy, czy czasem tutaj z boku nie ma czegoś. O, mamy tutaj napoje Gina. Myślałem bardziej, że monetka jakaś będzie, ale okej. No najwidoczniej gra nie chce nam pokazać monetek. Ma może do tego jakiś ukryty powód. Dobra, i trzeba teraz się odtruć, ponieważ zatruci jesteśmy. Dokładnie tak. Tu nic nie ma, bo twórcy lubią sobie od czasu do czasu zrobić takiego trolla. Dobra, ta buteleczka już jak widzicie nam jest bezużyteczna, dlatego że wtedy kiedy jesteśmy zatruci to ona działa. Więc możemy iść tędy. Okej, tutaj nic nie ma. A nie, jest troll, którego wlecę na pełnej. Dobra, nawet nie musiałem nic robić, bo on się sam rozpadł ze wstydu. I tam nie ma nic, dobra. Na razie nic nie ominięte, idziemy dalej. 2 na 6, okej, czyli mamy dwie monetki. Znaczy teoretycznie powinniśmy mieć w ogóle 3, ponieważ tam jak... A nie, dobra, to nie była monetka, tylko to był wąż. Bo wtedy tamto, co tak spadało do... Tamto właśnie też coś podobnego do monetki spadało na podłogę i przez chwilę myślałem, że to jest monetka, a to się okazuje, że to był kamień, w którym był ten wąż. Nie bój się, to tylko wąż. Aż przypomina mi się ten Hugo Tropikalna Wyspa. Trzeba byłoby kiedyś ograć. O nie. Ile ja mam życia. Dobra, Al, współpracuj ze mną.
Dobra, koleś się rozpadł ze wstydu. Nie ma tutaj soku gina, ani nic. Nie, ale mamy tu... co tu na dole mamy? O, zejdźmy na dół. Tu na dole mamy, kurde, monetki. No i akurat tyle, ile potrzebujemy. Cóż za zbieg okoliczności, proszę państwa. Tu już mamy, kurde, końcówkę gry, tak więc... Kurde, Al, no weź, nie rób takich... Jezus Maria, co za typ. Widzicie, co on robi? To jest właśnie coś, czego ja nie lubię bardzo, jeżeli chodzi o Aladdina. Bo pod koniec jemu zaczyna palma odbijać totalnie. O! Elegancko. Ładnie żeśmy skoczyli. Dobra, mamy to jest trzy przejścia tutaj. Podejrzewam, że w tych trzech przejściach będzie Red Gem. Dobra, tu już wyleczeni jesteśmy. Dobra, jest i ten. Not far to go now, Al. Just this cavern to get through. This is the whole enchilada right here, pal. All of your skill is gonna be put to the test. Fajnie, fajnie, fajnie. Tam jest Genie Token. Jest i Red Gem, elegancko. Dobra, moi drodzy. Wracamy sobie, ponieważ okazuje się, że tam już... Tutaj to miejsce, od którego teraz wychodzę, to byłby koniec poziomu. A my nie chcemy jeszcze sobie tego poziomu kończyć, ponieważ chcemy zrobić 100%. I dlatego teraz robimy coś takiego. Okej, dobra. Elegancko. Jednego Red Gema mamy, a potrzebujemy ich standardowo 3. W tamtym korytarzu, z którego teraz dopiero co wyszliśmy, to będzie jeden Genie Token. Więc co? Powinno starczyć. Powinno być gitara. O nie, 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 nie. Tak by się bawić to nie będziemy, kurde. Bo Al się za bardzo trzęsie, a to mi się też troszeczkę nie podoba. No mówię, kurde, kontrolki zaczynają być bardzo irytujące, jeżeli chodzi o tę grę. W mojej opinii. I to niestety jest właśnie tak najgorzej, że pod koniec gry. Tak więc trzeba to przeżyć, chcąc nie chcąc. Dawaj, padaj. Dawaj co nasze. No i elegancko. I teraz możemy już lecieć, kończyć poziom. No to szybko nam zajmie, 14 minut dopiero mamy nagrania. To będzie nam dosyć szybko, dosyć nam to szybko zajmie. Dobra, wyleczyć się już nawet nie muszę, nawet nie mam z czego. I teraz trzeba będzie wykombinować, jak to zdobyć tego Red Gema tam, kurde. Elegancko. No nareszcie się udało, ja pierdzielę. Oh my god. Jezu, to było naprawdę mega ciężkie do ogarnięcia. O, patrzcie ile mam HP. No to teraz spróbujmy dostać się na sam koniec, kurde. A, te platformy się nie rozpadają, elegancko, fajnie. Fajnie, że się udało, fajnie, wszystko fajnie. Tylko teraz spróbuj nie zginąć. To będzie cacy. Dobra. Teraz tam skocz. Tak jest. Tak jest. Yes. No kurde, udało się w końcu. Masakra, ja nie wiem, czy to ja już, to już ja się starzeję. Ja jestem taki, kurde, nie wiem, przewrażliwiony i... Za bardzo, nie wiem, mi się... No nie wiem, po prostu chciałbym znać odpowiedź na to pytanie, bo to jest naprawdę masakra. Oj, przy okazji 21.37 jest u mnie, bo nagrałem to 28 grudnia,
To jest hehehe. Jakkolwiek to kogoś śmieszy. Dobra, mamy jedno życie. Przyda się na ostatniego bossa. Jest i drugie życie. No to już mamy, kurde, dwa dodatkowe życia. Elegancko. O nie. Nie mówcie, że to będzie ta runda bonusowa. Bez kitu, najgorszą rundę musieli dać jako ostatni Blue Genie Gem, nie? Jezus Maria. Nareszcie się udało. Mamy Blue Genie Gem. Ostatni zresztą z całej gry. Dobra, elegancko udało się. Kurde, zapisujmy to. Póki mamy możliwość. What? You! Not so fast, Nasira. I'm not finished with you yet. You're too late, Aladdin. I have the magical artifacts, and my brother Jafar shall be resurrected. We'll see about that. Mamy finałową walkę. Nasira i Jafar. Too late, street rat. In a matter of seconds, Jafar's life will be fully restored. And when his powers are combined with mine, you and your entire world will bow before us! Dobra, lecimy. Lecimy z koksem. Szkoda, że spadłem w dół. I za wiele nie mogę zrobić przy okazji. Bo padłem. Dobra, to już znamy. Idziemy stąd. A na czym ta walka polega? Nie no, serio, na czym to polega? Bo kurde nie wiem. Musimy te kryształy zbierać, okej. Ona rzuca tym, żeby Jafar miał jakiekolwiek zdrowie. Okej, kumam o co chodzi. Może w nią trzeba celować. Nie wiem. Ale muzyka jest tutaj epicka, zresztą sami sobie posłuchajcie teraz. No to się zamknę. Dobra, coś oberwał, kurde. Trzeba uważać na te jego ogniste strzały. No, musimy celować w to jego kółeczko, ten taki talizman, czy co to tam w ogóle jest. Dobra, kumam o co chodzi. To może być ciekawa walka. Dobra, runda druga, moi drodzy, mamy zero zdrowia. Ale Jafar obrywa, tak więc to nie powinno być trudna konfrontacja, szczególnie, że mamy porówno punktów zdrowia. On też zresztą, patrzcie ile ma, a ile my mamy. Dobra, patrzcie na to, patrzcie ile on ma HP. Już niedużo ma Jafar. No szybko, panie, kurde, to jest... Kurde, naprawdę to jest ostatni boss. Sądziłem, że to trochę będzie trudny. W sensie będzie trudniejszy jak na ostatniego bossa, a tu widzę, że kurde będzie dosyć prosty. Chociaż znając mnie, to lepiej, żebym tak nie mówił, bo zaraz się okaże, że kurde faktycznie w dupę będę dostawał. Ale kurde, no serio, Jafar ma być challenge'ujący w tym momencie. Jakkolwiek brzmi, ale no kurde, naprawdę. Serio. Że to zero challenge'u jest. Kurde. Fajnie, jakby kamera mi się jeszcze nie bugowała, to by było sweet. No i po Jafarze, kurde. Ostatni boss.
Hey, Aladdin, you've just defeated Nazira and Jafar. What are you gonna do next? Go into Disneyland? Oh, never mind. You're just gonna want to stay here with Jasmine. Oh, thank you, Aladdin. Oh, once again, Agrabah is safe because of you. The entire city is in your debt. Zebraliśmy wszystkie Blue Genie Gemy. No i co teraz będzie? Way to go. Co to jest way to go? Jakaś runda bonusowa? Nie, no co wy. Po prostu gra nas poinformowała, że zdobyliśmy wszystko. Czyli teoretycznie zrobiliśmy 100%. Teoretycznie, ponieważ dwa poziomy, w sumie to trzy poziomy, nie zostały zrobione na 100% pod względem wszystkich monet. Ale to dlatego, że po prostu w dwóch poziomach z dywanem nie da się zrobić 100%, bo nawet jeżeli zrobisz 100%, to gra ci tych 100% nie zaliczy, a z kolei w ostatnim poziomie nie mogę ostatniej monety znaleźć. I moje pytanie jest teraz zasadnicze. Czy naprawdę ten ostatni boss musiał być taki łatwy? Serio, patrząc na to, jak ja walczyłem ze sterowaniem w tych poziomach ostatnich w Aladynie, to one były trudniejsze i triggerujące bardziej niż ten ostatni boss, czyli Jafar. Rob Lord w ogóle jest tym kompozytorem, taka ciekawostka, jak widzieliście przed chwilą. Naprawdę. Ostatni boss to jest dno dna, totalne dno dna i kurde, za dzieciaka chyba bym przeszedł tego bossa bez jakichś tam większych problemów. Serio. Masakra, kurde. Argonauci, co wy żeście zrobili? No nic to. Przejdźmy może do oceny tej gry. Soundtrackowo gierka jest naprawdę bardzo fajna. Fabularnie jak najbardziej też. Uważam, że naprawdę jest to świetna produkcja i warta ogrania. Jeżeli nie graliście nigdy w Aladdina, czy to na PC-ta, czy to na PS1, to polecam wam ograć sobie Disney Aladdin's In Nasira's Revenge, albo po prostu sorry, Disney's Aladdin In Nasira's Revenge, ponieważ ja oczywiście nie mogę poprawnie nigdy wymówić tego tytułu. Zresztą macie w ogóle, jak oglądacie tę serię, to macie tytuł. Gameplayowo jest ok gierka, chociaż Al później zaczyna odmawiać posłuszeństwa i kiedy chcesz skoczyć, to wygląda tak, jakby on biegał w powietrzu niż skoczył, przez co nie możesz doskoczyć do innych platform. No i to są chyba wszystkie wady i zalety w sumie tej produkcji, bo tak, soundtrack jak najbardziej w porządku, fabuła jak najbardziej spoko, gameplay jest prawie że idealny, prawie że wzorowy, no poza tym, że Al lubi sobie od czasu do czasu trochę tobie uprzykrzyć życie. No i też to, że nie wszystkie poziomy da się zrobić na 100%, no bo nie zawsze chce się total zaliczyć na maksa, na 100%. No i tyle. To są, jakby mówię, no wszystkie wady i zalety tej produkcji. Tyle. Moi drodzy, skończyliśmy sobie Aladdina. Tak jest, mamy skończonego Aladdina. Nic więcej nam nie pozostaje. Zresztą, kurde, gdy sobie wczytamy teraz tego save'a, to będziemy mieli już mapę z ostatnim światem. Albo w ogóle nam ostatni boss. Tak, final boss. Jak widzicie, mamy tutaj zrobione wszystko. No w tym poziomie w ogóle nie mogę tej jednej monety znaleźć. Próbowałem przeszukać cały poziom, ale w ogóle chyba poziom mi się zgliczował i nie mogę mieć tutaj wszystkich monet. A w poziomach z tym... No właśnie, w tym poziomie tak czy siak bym nie miał pełnego totalu, ponieważ to są w ogóle te poziomy z dywanem są w jakiś sposób zgliczowane, co mnie triggeruje nieziemsko. No i tyle. Tyle, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tej serii, mam nadzieję, że wam się ona spodobała. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobała ci się ta seria z Aladdina i chcesz zostać na dłużej, żeby patrzeć na inne moje serie, to łapeczka w górę, subskrypcja po więcej. Zapraszam na socjale, linki są pozostawione w opisie. No i mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play. Dziękuję wam za oglądanie.
nic więcej nie mogę powiedzieć, jak życzyć wam szczęśliwego nowego roku. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, zdrowia przede wszystkim, spełnienia marzeń i tyle, nic więcej nie mam wam do powiedzenia. Widzimy się w nowym roku, 2022, jeżeli chodzi o nowe serie. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.